Chojnice to niespełna 40-tysięczne malownicze miasteczko w województwie pomorskim, położone pomiędzy lasami borów tucholskich a pojezierzem krajeńskim. Spokojna i turystyczna dziś okolica była jednak świadkiem strasznych wydarzeń podczas II wojny światowej. Na obrzeżach Chojnic położona jest niepozorna polana zwana Doliną Śmierci. Dziś znajduje się ona na trasie niedzielnych spacerów Chojnicza. Jednak w czasie II wojny światowej było to miejsce kaźni Polaków, dokonywanej przez hitlerowców. Od końca września 1939 roku aż do początku stycznia 1940 roku Niemcy rozstrzelali na okolicznych polach, łąkach i lasach, jak się okazuje, około 500 mieszkańców Chojnic i okolic. Byli to głównie pacjenci chojnickiego szpitala psychiatrycznego oraz lokalna inteligencja. W styczniu 1945 roku wycofujące się oddziały niemieckie powróciły do Doliny Śmierci, aby rozstrzelać, a następnie spalić kolejnych kilkaset osób. Zaraz po wojnie w Chojnicach przeprowadzono prace ekshumacyjne, w trakcie których udało się odkryć i wydobyć szczątki części zamordowanych tu osób. Podczas prac tych odkryto również, że hitlerowcy wykorzystywali jako masowe groby przygotowane jeszcze przed wojną przez Armię Polską okopy i rowy strzeleckie. Mimo że prace ekshumacyjne wykonano jeszcze w 1945 roku, nie udało się podczas ich trwania odnaleźć wszystkich miejsc, w których spoczywają szczątki rozstrzelanych tu osób. Nie odnaleziono również stosu ciałopalnego, na którym w 1945 roku Niemcy palili szczątki zamordowanych tu Polaków. W 2020 roku badania poszukiwawcze rozpoczął w Dolinie Śmierci zespół naukowców z Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod badawczych, w tym lotniczego skanowania laserowego, badań geofizycznych z wykorzystaniem magnetometrów oraz georadaru, ale również z pomocą wykrywaczy metali, udało się m.in. zlokalizować i rozpoznać miejsce, w którym hitlerowcy palili ciała osób zabitych tu w 1945 roku. Z olbrzymiego, bo mierzącego prawie 10 na 20 metrów stosu ciałopalnego, pobrano próbki kości i drewna do analiz laboratoryjnych. Próbki te, jak i odkryte tu przedmioty osobiste ofiar, wskazują jednoznacznie, że miejsce to jest bezsprzecznie związane z tragicznymi wydarzeniami 1945 roku. Jest to albo miejsce, gdzie ustawiony został stos ciałopalny, albo gdzie zrzucono jego pozostałości. W obu przypadkach jednak miejsce to traktować należy jako masowy grób ciałopalny. Po dokonaniu tego odkrycia archeolodzy nawiązali kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Razem z prokuratorem oraz władzami miasta podjęto decyzję o ekshumacji szczątków ludzkich i przeniesieniu ich na teren cmentarza w Chojnicach. Zadanie to ma zostać zrealizowane w 2021 roku, wspólnie przez Urząd Miasta Chojnice, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz oczywiście naukowców z Fundacji Przyjaciół i AJPAN. Badania w Chojnicach nie skupiały się jednak jedynie na archeologii. W ich trakcie przeprowadzono również poszukiwania materiałów historycznych dotyczących Doliny Śmierci, zarówno w archiwach, jak i podczas licznych wywiadów, które przeprowadzono z chojnickimi seniorami, którzy pamiętają jeszcze te tragiczne wydarzenia. Powstała dzięki temu baza wiedzy lokalnej historii mówionej, która nie tylko rzuca nowe światło na omawiane wydarzenia, ale pokazuje również, jak przechowywane są one w zbiorowej pamięci chojniczan. To połączenie badań archeologicznych z historią i antropologią kulturową pozwoliło badaczom z Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk nie tylko odkryć i zweryfikować stos ciałopalny, ale również poznać wiedzę i odczucia mieszkańców Chojnic związane z nie tak dawnymi przecież wydarzeniami w Dolinie Śmierci. Tak kompleksowe podejście do tematu jest spowodowane chęcią ujęcia badań i ekshumacji w Chojnicach nie tylko w wymiarze projektu naukowego, nastawionego na poszerzanie wiedzy, ale również jako projektu społecznego, mającego na celu czynne włączenie Chojniczan w odkrywanie i pielęgnowanie wiedzy o własnej przeszłości.
Uważamy bowiem, iż badania nad przyszłością powinny być wykonywane nie tylko dla jej poznania, ale również w celu kształtowania postaw społecznych opartych na wiedzy o przeszłości i zrozumieniu jej wpływu na teraźniejszość i przyszłość. Dlatego właśnie przyszłoroczne prace ekshumacyjne będą prowadzone we współpracy z władzami miasta i powiatu oraz mieszkańcami Chojnic.